Cześć, witam wszystkich. No i dobrze się składa, że tu jesteście, bo właśnie udało się skończyć pierwszy etap budowania R-Kobry. Bardzo ciekawy etap. Mam więc nadzieję, że kolejne też takie będą ciekawe. W pozytywnym tego słowa znaczeniu oczywiście. No ale dobrze, na pierwszy ogień idzie kokpit. I cóż, zobaczcie, jak przebiegało jego sklejanie. No i oczywiście mam nadzieję, że wszystko się to Wam spodoba, więc życzę Wam miłego oglądania. No to co? To co zwykle. Wycinamy pierwszy element. No i plastik jest taki jak zwykle u Army Hobby, czyli bardzo dobry, dość miękki, ale nie za miękki w obróbce. Generalnie wszystko powinno być w porządku. Trochę szlifowania i sklejamy pierwsze elementy w całość. Wszystko pasuje bardzo dobrze. No i tutaj rzecz dość nietypowa, czyli przezroczyste drzwi. Naniosłem więc maski od wewnątrz, tak by oczywiście zabezpieczyć to miejsce, które musi pozostać przezroczyste. No i potem oczywiście tu mogłem już pomalować całość. Najpierw czarny podkład, Black Base, Mr. Hobby Finishing Surfacer 1500 czarny, ten co zawsze. No i na to zielony Medium Green 42, ale efekt wydał mi się zbyt ciemny i postanowiłem temu zaradzić, co zaraz zresztą zobaczycie. No i właśnie, naniosłem nieco białego. No i dopiero teraz jeszcze raz ten Medium Green 42, jakoś tak się ten kolor nazywa. Oczywiście będzie pod filmem to wszystko wypisane. No i cóż, tu jeszcze trochę poprawek. No i mogłem już teraz wszystko pomalować jeszcze raz. No i teraz to już wygląda lepiej. Potem naniosłem kalkomanię na tablicę przyrządów.
Wszystko pasuje bardzo dobrze. A teraz kalkomanie na wewnętrzne strony drzwi. No, tutaj było, muszę powiedzieć, dość trudno, chociaż nie tak znowu bardzo jakoś trudno. Bardzo ładnie te kalkomanie, że tak się wyrażę, pracowały. No i naprawdę zrobiły na mnie pozytywne wrażenie. Pomalowanie tej jednej takiej kieszeni na czarno jest moją własną inwencją. W instrukcji jest pokazane, żeby drzwi były całe zielone, ale wydaje mi się, że tak będzie lepiej. Tak znalazłem na zdjęciach przynajmniej, że tak to wyglądało. No i teraz trochę malowania. Pasy bezpieczeństwa, pasy pilota. Wyciąłem zgodnie z instrukcją te elementy tutaj. Raczej tak z grubsza, bo i tak tego miejsca nie będzie za bardzo widać. No ale żeby w niczym nie wadziły, zostały one wycięte tak jak nakazano. I teraz znowu czarny podkład, a potem Synchromate. No i potem mogłem zmontować wszystko w całość. Wymaga to pewnej takiej zwiększonej precyzji, ale jest to jak najbardziej wykonalne. Oczywiście pomalowałem też tutaj to, co jednak okazało się być widoczne na właściwe kolory. Zamontowałem radiostację.
Ważne jest, żeby nie przykleić jej odwrotnie, trzeba przyjrzeć się w instrukcji, jak powinna być zamontowana. Trochę sucho pędzlowania na srebrno, choć być może cink chromate byłby bardziej właściwy. Trochę, jak widzicie, popracowałem też kredkami, no ale chyba muszę znaleźć jednak lepsze niż takie zwykłe, bo jak widzicie, tutaj precyzji za bardzo nie da się osiągnąć. No ale na razie muszą wystarczyć. Teraz jeszcze nieco łosza. To jest głównie czarny oil brusher. Tam jeszcze parę innych kolorów było, bodajże kolory błota na dolną powierzchnię kokpitu i tak dalej, i tak dalej. No i teraz nieco zdjęć. Więc oglądajcie je w spokoju. No i oczywiście po zdjęciach będziemy podsumowanie. No i oczywiście pamiętajcie, że tam na przykład te elementy, które będą z przodu widoczne przez tą wnękę podwozia, oczywiście jeszcze nie są pomalowane, więc nie dziwcie się, że nie mają takiego koloru jak docelowy. No ale mam nadzieję, że to wkrótce się zmieni. W tym odcinku to jest już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. Bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność tutaj. No i cóż, rok minął od początku inwazji, więc pamiętajcie o tym, co się tam dzieje, o tych, którzy bronią swojej niepodległości. Nie mogłem tego tu dzisiaj pominąć, ale mam nadzieję, że za rok będzie już lepiej. Myślę, niezależnie od tego, co ludzie mówią, że zawsze warto mieć nadzieję. No i to tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za obecność. No i mam nadzieję, że zobaczymy się ponownie w przyszłym tygodniu. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!